Cześć, witajcie! Oto nowa Motorola Edge 30, a w tej recenzji poznacie wszystkie wady i zalety tego modelu. Na temat wyglądu a także wykonania, powiem, że testowana motka to wysoki poziom, szczególnie w kontekście masy czy też grubości obudowy. Zobaczymy, że z tyłu wkomponowano takie matowe tworzywo które się nie rysuje, z tym, że na kolorze grafitowym są czasem widoczne zabrudzenia, natomiast zawsze możemy je szybko usunąć. Plusem okazało się to, że tylny panel zdaje się być całkiem wytrzymały, przy tym nie ma szansy na jego rozbicie, dlatego szkła raczej tutaj nie brakuje. Możemy zauważyć, że wyspa z obiektywami oczywiście wystaje, natomiast uważam, że może się podobać, ponieważ ma znakomicie wyglądające, połyskujące wykończenie. Z pewnością tym, co wyróżnia testowane urządzenie, to masa wynosząca tylko 155 gramów, A to obecnie naprawdę rzadko się zdarza, dlatego że w większości nowoczesna. Telefony ważą około 200 gramów. Owszem, są wyjątki, mianowicie kompaktowe smartfony przykładowo świeżo pokazane z Zenfone 9 czy też iPhone 13 mini, z tym, że obydwa te urządzenia nie mają aż tak dużego ekranu jak Motorola. Co więcej, duże wrażenie robi tutaj grubość obudowy na poziomie niespełna 6,8 mm, a to oczywiście ma swoje przełożenie właśnie na masę, ale też baterie, o czym zaraz opowiem. Jeżeli chodzi o złącza, na spodzie wkomponowano złącze łączy USB-C do tego maskownica głośnika, a całości dopełnia szuflada Dual SIM. Cieszę to, że Motorola w końcu ulokowała sterowanie głośnością nieco niżej, a to oznacza, że w tym urządzeniu sięga się bardzo wygodnie do klawiszy i to mi się podoba. Niestety jako wadę zaliczę to, że klawisz zasilania ma nie do końca dobre spasowanie. Co ważne, ramka tego modelu to ponownie matowe tworzywo, które zawsze wygląda świetnie no i też nie gromadzi na sobie zarysowań. Na wysokim poziomie ocenia do użytkowania uważam, że testowane urządzenie dobrze leży w ręce i za każdym razem, modkę trzyma się bardzo pewnie. Są tu również całkiem chude ramki okalające ekran. Do tego w ekranie zabudowano szybko działający, a także precyzyjny skaner. Musimy tylko musnąć palce, miejsce skanowania i dostajemy się od razu do systemu. Są tu wbudowane głośniki podwójne. Usłyszymy, że nasza muzyka raczej super czysta, także szczegółowa nie będzie, i to niestety może być wada. Takie wrażenie występuje szczególnie przy ustawionym wyższym poziomie głośności. Co więcej, uzyskamy tutaj dobry poziom głębi dźwięku, są nawet basy, no i też znakomita najwyższa głośność. To oznacza, że testowany model gra bardzo głośno i donośnie. Całości dopełnia Dolby Atmos, możemy tutaj wykorzystać tryby dźwięku takie jak muzyka, film, gra, podcast, no i też inteligentny, który dostosowuje automatycznie nastawy dźwięku. Musimy sobie oczywiście poruszyć temat ekranu, a to wielka zależność testowanej motoroli Dostajemy tutaj 10-bitowego AMOLEDa Full HD+, z wyższym odświeżaniem osiągającym 144 Hz. Na tym ekranie wszelkie małe teksty, a także ikony są szczegółowe. Do tego uzyskamy znakomite kąty widzenia. Zobaczymy, że kolorystyka natywnie okazała się taka nieco podbita, a zarazem żywa. Natomiast możemy rzecz jasna dokonać zmiany kalibracji z poziomu ustawień. Występują tu nastawy takie jak naturalne, czy też nasycone. Natomiast te suwakiem możemy regulować balans bieli i to mi się podoba. Na tym plusy jeszcze się nie kończą. Testowane urządzenie wspiera HDR10+, całości dopełnia dobre z tym, że nie flagowy poziom najwyższej jasności. Związane z ekranem ustawienia są raczej typowe. Występuje tutaj ciemny systemowy motyw, a także redukowanie światła niebieskiego. Co ważne, system może samodzielnie decydować o wartości odświeżania, natomiast możemy równie dobrze wymusić jego najwyższy poziom, aby nasze wrażenie Płynności działania było jeszcze lepsze. Co więcej, motka posiada funkcję aktywnego ekranu. Po tym, jak zostanie wykryty ruch, są pokazywane ważne informacje, przykładowo data czy też godzina. Testowaną motkę napędza Snap 778G, do tego 8 GB ramu. natomiast wbudowana pamięć to oczywiście UFS 3.1. W kontekście łączności występuje tutaj na pokładzie Bluetooth 5.2, NFC do płacenia, no i też 5G. Co więcej, system na to prawie czysty Android 12. Samo działanie systemu to znakomity poziom. Nasze polecania są wykonywane bardzo szybko, animacje wyglądają cudownie, nie musimy dosłownie na cokolwiek czekać. A to wrażenie oczywiście potęguje wyższe odświeżanie ekranu. Są tu jednak pewne wady. Może nie tyle związane z tym, jak działa system, natomiast chodzi o to, że obudowa niestety się nagrzewa. Jestem zdania, że to wynika z tego, że obudowa tego modelu jest cienka, mamy zatem gęste upakowanie komponentów, dlatego odprowadzanie ciepła nie będzie do końca wydajne. Możemy na tym urządzeniu pograć w zaawansowane gry, całości dopełnia systemowa nakładka, która wygląda prawie jak czysty Android, ale przy tym dodaje naprawdę fajne funkcje, chociażby rozbudowane gesty. W testowanej moto E330 dostajemy sensor bazowy 50 megapikseli F18 posiadający szybko działający autofokus z wykrywaniem fazy, a także stabilizację optyczną. Większe pole widzenia ma ponownie 50 megapikseli tym razem o jasności 2.2 ma również autofokus, a pole widzenia wynosi niespełna 120 stopni. Co więcej, znajduje się tu jeszcze sensor do efektu rozmycia, a do selfie służy obiektyw 32 megapiksele F23. W jasnym otoczeniu Wykonywane zdjęcia są szczegółowe, a przy tym uzyskamy świetny poziom dynamiki. Z tym, że czasem jasne obiekty są przepalone, ale takie sytuacje występują rzadko. Możemy zauważyć, że barwy na każdym zdjęciu są nieco podbite, mi się to osobiście podoba. Wysoko oceniam również działanie automatycznego trybu HDR. Plusem okazała się także taka naturalna głębia, a to zjawisko możemy uzyskać, kiedy wykonujemy nasze zdjęcie z bliska. Jestem zdania, że automatyka znakomicie radzi sobie. Jeżeli chodzi o zdjęcia z sensora bazowego, właśnie w jasnym otoczeniu, ale występuje przy tym niestety jedna wada. Chodzi o to, że zdjęcia wykonywane przy pomocy tego modelu są czasem takie na siłę, za bardzo wyostrzone. Jeżeli chodzi o większe pole widzenia, wykonywane zdjęcia są ponownie szczegółowe, natomiast uważam, że w aspekcie kolorystyki brakuje tutaj spójności z sensorem bazowym. Możemy wykonywać w takim szerszym ujęciu bardzo ładnie wyglądające fotografie z bliska i na tym polu widać, Jakie korzyści daje autofokus dla obiektywu o większym polu widzenia? W nocy uzyskamy zdjęcia wyglądające jak z typowej Motorola. Zobaczymy, że w takim otoczeniu fotografie nie są do końca szczegółowe, saturacja okazała się zbyt wysoka, a przy tym ponownie występuje wrażenie, że takie zdjęcia są za bardzo wyostrzone. Nagrywane filmy są jakościowo w porządku, ale mają bardzo podbite barwy i to mi się niestety nie podoba. Moje testowe nagrania oczywiście wrzucam do filmu. Na temat czasu pracy powiem, że cienka obudowa ma to do siebie, że bateria musi być mniejsza. Dostajemy tutaj ogniwo 4020 mAh. To może się wydawać mało, dlatego że inne telefony w tej cenie przeważnie mają około 1000 więcej. Możemy tu uzyskać czas pracy rzędu 5,5 do 6 godzin pracy na ekranie. Nie są to może znakomite wyniki, natomiast też nie uważam, że są słabe i to cieszy, ponieważ ten telefon może wytrzymać spokojnie cały dzień bez potrzeby ładowania. Co ważne w zestawie, została dołączona ładowarka osiągająca 33W. Czas ładowania do pełna wynosi około godziny. Na koniec, oczywiście, podsumowanie. Muszę przyznać, że dawno żadna Motorola nie zrobiła na mnie aż tak dobrego wrażenia jak testowana Moto E330, nawet wersja Pro tego modelu. Jeżeli chodzi o zalety, na pewno znakomite wykonanie, znakomite ekran, flagowe działanie systemu, do tego niewielka masa, chuda obudowa i to jest rzeczywiście coś bardzo unikatowego, ponieważ obecnie przeważnie telefony są dosyć ciężkie, no i też grube, bo producenci chcą uzyskać jak największą pojemność baterii. Mało tego. Cieszy mnie to, że Motorola sukcesywnie ulepsza automatykę aparatu, dlatego że do niedawna była to swojego rodzaju pięta Achillesowa tego producenta. Na przykładzie Moto E330 widać postęp, nie jest to może przepaść, ale rzeczywiście zdjęcia w ciągu dnia są dobre jakościowo. Jeżeli chodzi o wady, uważam, że głośniki są tutaj do poprawy. Natomiast cała reszta okazała się naprawdę fajna. Kończymy na tym recenzję h 30. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, a także polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało, a tymczasem do zobaczenia.